Witamy Państwa. Dzień dobry. Zwierzęta widzą świat inaczej niż my. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że żyją w innym świecie, chociaż żyją tuż koło nas. Małopolska policja osaczyła w lesie tajemnicze zwierzę. Zwierzę sfilmował mieszkaniec Jeziorzan. Teraz trwa obława. W akcji uczestniczą policjanci z grupy antyterrorystycznej. Beata Woroniecka. Rano o godzinie za 10:08 zacząłem sobie robić śniadanie i z okna zauważyłem jakieś dziwne zwierzę. To było dużo większe jak kot, miało wygięty grzbiet, długi ogon. Pan Tadeusz pobiegł po kamerę, nie wierzył własnym oczom. Dziarki mi przeszły po plecach, bo zauważyłem, że to naprawdę wyglądało mi to na taką lwice. Na pewno to nie był kot, na pewno to nie był pies. Do Jeziorzan przyjechała policja. Przeszukali teren. Władze gminy wywiesiły ostrzeżenie. Film nakręcony przez pana Tadeusza obejrzeli specjaliści z ZOO. Film jest bardzo niewyraźny. Trudno jest określić gatunek. To na pewno mogę wiarygodnie stwierdzić. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to lew, puma, czy też wyrośnięty kotek. Wtedy nikt mu nie uwierzył. Dziś Jeziorzany przeżyły prawdziwe oblężenie na lądzie i w powietrzu. Przez kamerę termowizyjną ze śmigłowca udało się zlokalizować zwierzę. Rozpoczęła się obława. Niestety nie poszło łatwo. Zagajnik leży na granicy dwóch gmin, Liszek i Czernichowa. Nie wiadomo, kto odpowiada za zwierzę. Na taki przypadek, na takie zwierzę nie ma ustalonych procedur. Na pewno musi tutaj być organ branżowy. Ja stawiam tutaj zdecydowanie na powiatowego lekarza weterynarii, no bo przecież ja nie pójdę uśpić zwierzęcia. Na razie obława utknęła w martwym punkcie. Wszyscy czekają na weterynarza, który mógłby uśpić zwierzę. Żaden jednak nie chce przyjechać. Na miejscu jest Agnieszka Friedrich. Czy przyjechał już weterynarz i czy w końcu wiadomo, co to jest za zwierzę? Weterynarz, tak, po wielu próbach udało się znaleźć lekarza weterynarii, który zgodził się pomóc policji w prowadzeniu akcji poszukiwawczej tego zwierzęcia. No cóż, cały czas nie wiadomo jeszcze, co to za zwierzę. Nad lasami w okolicach Liszek po raz kolejny krąży śmigłowiec policyjny z kamerą termowizyjną, który próbuje zlokalizować w ogóle to zwierzę. Akcja będzie jeszcze trwała. A ty już nakręcasz? Oj, koteczku, co? Wypatruszyli, nie wypatruszyli tak. Ładny zwierzuch. Rawr!